Staszynik, witam w kolejnym odcinku. Moim i Państwa gościem jest Pani Karolina Ryncarz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani mecenas, dlaczego od 25 maja jesteśmy zasypywani klauzulami informacyjnymi w związku z RODO? Z bardzo prostej przyczyny. Taki obowiązek został nałożony na administratorów danych osobowych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczącymi ochrony danych osobowych. Każda osoba, każdy administrator musi pamiętać o tym, by przekazać te podstawowe informacje osobom, których dane przetwarza. W zależności od tego, czy dane osobowe pozyskuje od osoby, której dane dotyczą, czy też z jakiegoś innego źródła, ten termin, w którym należy przekazać klauzulę informacyjną, są różne. Przepis stanowi, że w przypadku, kiedy te dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od podmiotu, którego dotyczą, klauzulę informacyjną należy przekazać w momencie gromadzenia danych. Przyjmuje się, że tym takim ostatecznym momentem na przekazanie tej informacji jest moment, w którym się zakończyło gromadzić dane. W przypadku natomiast, kiedy dane osobowe pozyskujemy z innych źródeł, mamy czas aż do 1 miesiąca na przekazanie takiej klauzuli informacyjnej. Pani mecenas, w jakiej formie administrator powinien przedstawić informacje związane z ochroną danych osobowych? Przepisy RODO nie mówią o formie, w jakiej należy przekazać takie informacje. A zatem można przyjąć, że każda forma jest dobra. Może to być zarówno forma pisemna, jak i elektroniczna, jak też nawet forma ustna. Administrator musi jednak mieć na uwadze i pamiętać o tym, że może nadejść taki moment, że będzie musiał się rozliczyć z obowiązku informacyjnego, chociażby w razie kontroli. I wówczas ta forma ustna jest formą najmniej bezpieczną. Dlatego sugeruje się, żeby jednak korzystać z formy pisemnej bądź elektronicznej. Najczęściej wygląda to w taki sposób, że te klauzule informacyjne, o których mówiłam w jednym z odcinków, są zamieszczane na stronach internetowych przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe, są wywieszane w miejscach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, często są dołączane do umów, mogą stanowić załącznik jakichś formularzy, ofert. Bardzo często są też dołączane po prostu jako dodatkowa informacja do faktury. Bardzo Pani dziękuję.